Puchar Świata na skoczni w Trondheim rozgrywany jest od 1991 roku. Najwięcej zwycięstw na skoczni Granåsen mają tacy zawodnicy jak Janne Ahonen, Heinz Kutin i Thomas Morgenstern. Przed przebudową skoczni rekordzistą obiektu był Kamil Stoch, który 15 marca 2018 roku skoczył tutaj 146 metrów. Kto okaże się nowym rekordzistą skoczni w Norwegii? Dajcie znać o tym w komentarzu.